Musisz tak podnieść głowę. Bo tu w ogóle nie mam dojścia. Przyjemnie? Bardzo. Bardzo. Jak w profesjonalnym salonie. Bidetowym. Bidetowym. Masażyk. Żeby ci nie umierać. Cudownie. To tylko w tej rodzaju nie ma. Tego nie ma. Ale zobacz, jak przyjemnie. Wiadereczkiem. Co to jest? Konewka wnuczki? Konewka wnuczki. Myjemy dwa razy czy trzy? Po takim czasie. Nie, dwa wystarczy. Dobra, może po szyi polecieć. Już kończę prawie. Już mi jest bardzo tak, wiesz. Dobra. Napięcie czuję. Jest git, czekaj, daj te szyję do góry. O. Usiądź tak o, sobie prosto. I ja ci tak nałożę i zaraz znowu się oprzesz. O, bo tu się coś się leje. No woda. Czekaj. Ja wiem, że nie może, nie jest komfortowo, ale przejdziemy przez to. Przejdziemy. Ty masz długie włosy. Tak? No tak, zawsze krótsze. Ważne, żebyśmy tutaj wiesz, boki, żeby to... Ale ja tam maski nie nakładałam. A. Tylko nałożyłam ci na końcu, to już jest dobrze zapukane. Oj, najwyżej jakiś łupież ci się zrobi. Patrzymy. Dzięki. Spoko, spoko. Nawet ci twarzy nie zalałam, zobacz. W ogóle. Powiem ci, że w ogóle. Dobra. Oj. Przepraszam. Tak jest. Przeżyłyśmy. Czy to jest piana? Nie. Tylko się wydawało. Jak to piana? Nie ma. Nie. Nie ma za co. Przeżyliśmy. Nie mogę się śmiać. Podać ci rękę? Dobra, poczekaj. Już dobrze. O proszę, jaki wzorowy były mąż. Przyjechał odwiedzić byłą żonkę. Oczywiście, że tak. Sprawdzić, jak się czuje. Martwię się o nią bardzo. Ale widzę, że jest w dobrej formie. Dobrze wygląda, nie? Świetnie wygląda. Śmiga po domu. Musi odpoczywać troszeczkę. Więc oszczędzać się z wódeczką. Mama to w szczególności. A mama szczególnie, tak. Wiesz, zawsze w małych ilościach jej szkodziło. W związku z czym teraz musi w ogóle odpuścić. Nie słuchajcie go, to takie żarty. Mama już od dawna nie pije. To prawda. I błąd zasadniczy, i błąd popełnia. Pysznie wyglądają. Głodny jesteś? Wiesz co, zjem z przyjemnością gołą beczkę. Dawno nie jadłem. Widzisz, jakie u nas... Rarytasy. Sama w kapustę wkładałem. Co? Boże, ale ty się urobiłaś. Ojejku. A nic już. Brzmi za gołąbki, które robiła nijaka Andrzej. Au! Przeparzyłam się o ten. O, kuchenkę. Łokcia postawiła. Oparłam się. Nie. I oparzyła się. Smakują jak? Dobrze? No. Wybornie. No rewelacja! Co się wystraszyło. Piechotka. Dobrze, cieszę. Jak mama się już maluje, no to widać, że jest forma. Tak. Jest dobrze. Przez dwa dni nie bądź. No wiadomo, przecież. Chciało mi się. Przecież ja przyszedłem. Czyli dla męża byłego, tak? Ja byłam jeszcze bez makijażu. No ale skoro ja jestem, to mama... Z tłustymi włosami. Dla ciebie? Poprawia to i owo. Czy tak jest? Słodka tajemnica! Macie jakąś tajemnicę, o której nie wiem? Nie. Pewnie. Nie? Po szpitalną. Mama się już czuje bardzo zakłopotana. Nie, to nie było. Proszę, tutaj masz do przetestowania jeszcze herbatę, bo ty jesteś tester numer jeden. Dobrze? Co tak mało? Bo to jest do testu. To jest dużo. Będziesz miał na wiele herbat. To tylko z tego zestawu? A z innych? Dosypię.
Bardzo proszę. Dzień dobry, kochani, witam Was w kolejnym vlogu, jesiennym vlogu na moim kanale. Troszeczkę dzisiaj pospaliśmy, byłam bardzo zmęczona po wczoraj. Ja Wam już to kiedyś mówiłam, zawsze jak mam po prostu takie wyjście do ludzi, gdzie są flesze, robione mi zdjęcia, jakieś nagrania, dużo się dzieje, to ja na drugi dzień potrzebuję odpoczynku. Nie mam w planie dzisiaj leżeć na kanapie, ale czuję taka się troszeczkę wymęczona. Może też przez to, że poszliśmy faktycznie późno spać, muszę to troszeczkę ustabilizować i zacząć chodzić o normalnych godzinach spać, bo inaczej to zwłoki rano. Ciężko mi się zabrać i wyszkować Charlie do przedszkola. Zmontowałam dzisiaj z rana dla Was cały film. Wczoraj już nie dałam rady, bo i tak było późno. Przyjechał mój ojczym, ogarniałam troszeczkę moją mamę, kąpałyśmy się te sprawy, także trochę później zaczynam ten dzień, ale to nieważne. Ważne, że jest kolejny vlog na kanale! Przyszły mi przed chwileczką dermokosmetyki z marki Vichy i to jest ta seria Neovadiol. One są dla kogoś na prezent, ale właśnie pokazuję Wam je, bo może zbliży Wam się jakaś okazja do obdarowania teściowej, cioci, mamy, babci, a to są naprawdę bardzo jakościowe dermokosmetyki. To jest ulubiona seria mojej mamy i właśnie przez to, że wiem, że ona tak bardzo ją lubi, to już wielokrotnie dawaliśmy tą serię Luki cioci, dla Luki babci. W ogóle nową ambasadorką marki została Magda Mołek. Jest tutaj, zobaczcie, na pudełeczku. I ja mam tutaj z linii Neovadiol krem odżywczy na dzień oraz serum. To co ważne, produkt zmienił opakowanie i nazwę, ale formuła została taka sama. Otwieram sobie tak delikatnie te pudełeczka, żeby ich nie zniszczyć, ale żebyście zobaczyli same produkty. One są w szkle, więc wyglądają bardzo jakościowo. Tutaj mam właśnie serum z serii Neovadiol, tutaj krem. I ja Wam powiem, że dermokosmetyki marki Vichy towarzyszą mojej rodzinie od lat, bo ja już jako mała dziewczynka pamiętam, że moja babcia czy moja mama właśnie kupowały kremy z marki Vichy i to był taki luksus największy. Pamiętam naprawdę, że to był zawsze taki top. I powiem Wam, że zawsze jak dajemy te produkty właśnie czy komuś z rodziny, czy na przykład są święta i dajemy pani Lesi, to zawsze każda kobieta bardzo się cieszy z produktów Vichy, bo bardzo dobrze je znają od tylu lat. Zapakowałam z powrotem pięknie. Nie powiem, do kogo idą te produkty, żeby ten ktoś miał niespodziankę, ale jeszcze do serii Neovadiol dorzucę Capital Soleil SPF 50 UVH Daily, który bardzo lubię, pokazywałam Wam latem, jak używałam do opalania, ale ja już się nauczyłam, że SPF powinno się używać cały rok, więc będzie to dla kogoś fajny prezencik. A jak też będziecie chcieli zrobić prezent komuś z rodzinki, to linki do produktów macie w opisie. Ty wiesz w ogóle, że mnie uszy zaczęły boleć? Co ty mówisz? Tak, a to wszystko przez wczoraj, bo ja już o takiej porze właśnie jak teraz się malowałam i mi było za ciemno, nawet przy świetle sztucznym, więc wyszłam na zewnątrz, rozebrana w szlafroku po kąpieli i się malowałam i mówię, nie, jakoś ciepło jest na zewnątrz, więc się nie rozchoruję. A teraz siedzę, coś sobie tutaj pracuję i czuję, że mnie cały tył tutaj rozbiera i jeszcze uszy, ale ani cholery się nie poddam, zaraz sobie coś trzepnę. Aspirynę sobie wezmę. To aspiryna to raz, ale mam dla Ciebie super naturalny sposób. Jaki? Naprawdę działa. Mama ma sposób jakiś, to ja już się boję. Nie, to jest naturalny sposób taki, wiesz, od naturopatów. Olejek lawendowy. Odrobinę olejku. Olejek lawendowy mnie nie postawi, jak już w środku choroba jest. Nie. Bo to nie jest wirus, to jest pewnie przeziębienie, nie? Ale niby spoko, tylko jedynie co to czuję uszy i tu od tyłu głowę. No właśnie, więc naprawdę... A skąd ja mam taki olejek wziąć? A nie masz takiego? Nie. Powiem Lucy, żeby kupił w aptece. Olejek lawendowy i co mam zrobić? Wdychać go? Olejek eteryczny, tak? Dajesz go odrobinę na wacik. Wkładasz do ucha. Do ucha? Tak, nie ostatnio, dosłownie kropelka. A jak mi się wleje do ucha? Nic Ci się nie wleje, po prostu dajesz kropelkę nawet na taki płatek kosmetyczny, go tam wyskubiesz, żeby było tak, wiesz, troszkę. Kropelka, wsadzasz to do ucha i to super działa, wiesz, tak... To ja napiszę Lucy, żeby mi kupił taki olejek eteryczny. No ja mam super olejki z tej dotery, ale chyba mam w domu, kurczę. Dobra. Ja je używam nawet, wiesz co, wieczorem na sen one super działają. Dobra. Wiesz, jak Cię boli cokolwiek tutaj gardło, smarujesz... No właśnie, oczuję tak, o... Tak, tak, tak. Spać i jest naprawdę efekt. Cholera jasna. Napiszę. Napiszę mu, ale jeszcze sobie strzepnę. A ja zobaczę, czy ja nie jakiś mam w kosmetyczce, bo ja po prostu jestem absolutną fanką olejku lawendowego. Dobrze. Podsunęłam mamie właśnie serial Potwory, tak. O Menendezach i spodobał się. Ty nie oglądasz zazwyczaj takich seriali, nie? Ale... Ja tylko oglądam seriale, bo ja nie lubię, jak mnie coś tak, wiecie, kręca, wchłania. Czasem wolę nawet iść do film do kina. Ale teraz sytuacja przymusiła. Sytuacja jest taka, że tak, że mam sporo więcej wolnego czasu i powiem Ci, że on jest tak fajnie zrobiony. Fajnie. Jest taki naprawdę
wciągający. I jest jeszcze twoja piosenka z młodzieńczych lat. Piosenka Mili Vanilli, po prostu pamiętam ją, wiecie, z takich dyskotek, imprez nastoletnich, bardzo, bardzo fajne wspomnienia. Ale też tak fajnie jest ten film zrobiony, no i ci główni bohaterzy też są tacy mega przystojni. Aczkolwiek jestem na początku i już widzę, że jeden jest grubym psychopatą. Ja to czuję. Tak czujesz? Tak czuję. Ale musisz później obejrzeć dokument, bo tam będziesz mogła też rozpracować sobie ich, bo są pokazane ich zachowania, chociaż powiem ci, że jak ja oglądałam dokument, to praktycznie jeden do jeden zrobili ich zachowania. Tak, nawet z rozpraw, no to już w późniejszych odcinkach. Dzisiaj z rana wymyśliłam sobie nowy, świetny produkt do Twinkle i okazało się, że bardzo jest mało czasu, żeby go zrobić na tą okazję, więc po prostu dzisiaj jest jakieś szaleństwo, żeby tylko to zrobić. No i tak nie mam za bardzo czasu, więc zrobiłam mamie wcześniej tę cielęcinkę duszoną, podgrzałam jakieś tam warzywka do tego. No i nie zjadłam razem z nią, jest już 17, a ja jeszcze nie jadłam nic dzisiaj. To znaczy jadłam, ale śniadanie. To co podgrzałam, to wszystkiego nie nałożyłam mamie, bo nie chciała tak dużo, więc zostały takie resztki. Postawiłam sobie tą patelnię, już jest to zimne, ale ja lubię takie jedzenie bardzo. Ja naprawdę lubię takie proste posiłki. Do tego mam bułeczkę. Niestety jest już bardzo twarda, bo w ogóle w tych papierowych torebkach szybciej czerstwieje pieczywo niż w takiej reklamówce, no ale to nic. No i taki sobie właśnie, słyszeliście jak strzeliła, taka sucha, no i taki sobie właśnie posiłeczek wymyśliłam. Jeszcze kilka kawałków mięsa zostało, ale ten sos z samą bułką jest przepyszny. Wrzucę sobie to lekarstwo do wody, bo naprawdę boję się, że jak mnie złapie, to się nie pozbieram. Za zdrowie. Niech to się rozpuści może. Dwóch zmywarek, to był po prostu najlepszy pomysł ever. Moja przyjaciółka mi go sprzedała. U nas jest tak, że mimo, że nie gotujemy, no to jednak dużo tego jedzenia podgrzewamy, dużo osób do nas przychodzi i naprawdę dwie zmywarki sprawdzają się idealnie, ale na święta wielkanocne, czy właśnie Bożego Narodzenia, to dopiero jest pomoc, bo tak to zawsze ta zmywarka ledwo u nas wyrabiała, a tak to są dwie. Tutaj naładujemy pełno rzeczy, tutaj. Także jeżeli robicie sobie właśnie kuchnię i często u was bywa dużo gości, to polecam dwie zmywarki. Przyjechała moja brzoskwinka z tenisa. Dobrze było na treningu? A czy dostałaś jakąś nagrodę po treningu od taty? Tak. Jaką? Guma i leżaka. To super, czyli to musiał być dobry trening, tak? Zawsze jak jest dobry trening, to jest nagroda. No nic, nie przejmuj się, to i tak do prania po treningu. Umyła się. Wieczór przed spaniem to jest taki jedyny moment, kiedy Charlie ogląda bajki, no chyba, że jest weekend, bo tak to jest w przedszkolu, później właśnie albo coś robi fajnego, nie wiem, idziemy na kulki, albo bawi się w domu, tak? Albo ma tenisa i do kolacyjki wtedy jest bajka. Taka wieczorynka. Wiesz, że jak kiedyś mama była mała, to zawsze się właśnie nazywała bajeczka wieczorynka i była zawsze o jednej godzinie i tylko była ta bajka i koniec. No, ty masz Netflixa, masz Disneya, a my mieliśmy wieczorynkę wieczorem, no chyba, że w ciągu dnia tam, nie? Później weszły te kanały, takie jak Cartoon Network, albo były wcześniej, ale ja nie miałam. Na tych podstawowych kanałach po prostu były zawsze wieczorynki. W ciągu dnia też było mini-mini, a wieczorem już rybka spała chyba, nie wiem, od 20. Rybka jaka? No taka rybka była, wiesz, i się włączało mini-mini kanał i tam cały czas rybka spała. A jak przychodził już następny dzień i zaczynały się bajki, no to po prostu leciały bajki. A jak się kończyły bajki, to nie było tak, że był czarny ekran, tylko taka rybka spała i bąbelki w akwarium leciały. Moja mama ma na górze swój szpitalny pokój, ogląda sobie serial, gada na zmianę z przyjaciółkami, a w tym czasie mój mąż przygotował posiłeczek. Nie pokazuj, bo to nic specjalnego przez to, że obostrzenia Aga ma. To ani nie można ostrego, ani nie można ogórku, więc jest po prostu kurczak w pasacie i trochę teriyaki dodałem sosu, żeby wiesz, było trochę lepsze. I ryż z octem ryżowym.
Będzie smakowało na pewno. Nie wygląda, to wygląda to właśnie szpitalnie trochę, nie? Ale, ale chyba dobre. Dobra, ale dobra. Mamy na ostro z grzybami, o taką mamy. A w ogóle Luka zaczął robić dla siebie jedzenie. Ja mówię, kurczę, może mama by też coś takiego zjadła, bo zaniosłam jej rosół, ona tylko chciała rosół zjeść i narobiłam jej tym smaka, ale mówię, mamo, Luka zrobił tak pikantne to jedzenie. Mamy już kozackie z arabiatą, z ogóreczkiem, tutaj z grzybkami, widzisz? To tak. Już jest... No i właśnie mówię, mamo, Luka zrobił bardzo pikantne, a to ja nie robię, ale zrobi ci takie niepikantne i zrobił specjalnie na osobnej patelni. I idę jej zaniosę, powiem, że ma takiego wspaniałego zięcia. Dalej gada. Ile można gadać przez telefon? Twój zięć przygotował ci specjalnie, bo sobie zrobił za ostre, na osobnej patelni takie mięsko w sosie pomidorowym i w czymś tam jeszcze. Jak w luksusowej restauracji bądź hotelu. Dziękuję. A ty nie oglądasz, że ci się tutaj wygaszacz włączył? Z Kasią rozmawiam. Jestem na telefonie. Taka to pożyje jedzenie, taka... donoszą, gada, ogląda na zmianę. Trochę też pracuję, a to przepraszam, teatr rezerwujemy. Mama mówi, że przepyszne. Naprawdę? Tak, bo opowiada Kasia, mówi, słuchaj, tutaj mam jakiegoś kurczaka w jakimś sosie pomidorowym, coś jest jeszcze tutaj słodkiego i ten ryż. Jaki dodałem, no słodkiego. No, więc jej smakuje. Zobacz, jakie to dobre. Idę. Ludzie, nie jest dobrze, czuję, że rozkłada mnie, ale... Oby nic nie wyszło z tego większego. Nie ma rudzę. Nie ma rudzę, tu. No. Rano będzie dobrze. A ty nie jesz już tego naleśnika? Ale chcę coś innego właśnie jeszcze. Co byś chciała jeszcze? Innego. No, mi, ale oj. Mhm. Jest ostre. Jest takie, że można jeść. Mhm. To jest posiłek, a nie to, co jadłam wcześniej. Portobello. Że bardzo dobre? Nie, pieczarki portobello. No, wcześniej jadłam na obiad ostatki po mamie z patelni. To z innego. No właśnie, zostawię cię na kilka godzin i ty będziesz jadła niedługo gruz. A i twoja kanapa powrócona. O Jezu, nie jemy na kanapie! Miesza! Nie jemy na kanapie! Bo za mnie piątkę przybijałeś. Pytam się. Szaruj. Jeszcze raz, Charlie, przypominamy mamie, nie można jeść na kanapie. 3, 4. Nie można. A ty jest. Ale ja zobacz, tak otrzymam, a mama pobrudziła, bo jadła nad kanapą. Bo tata mi źle piątkę przybił. Musisz zrobić za mną tak. Pam. Dobra, jeszcze raz. Pam. Pam. Nie za tak. Z tatą chyba tak robisz. Wy tak chyba robicie? Nie za... Zobacz tak. I... Dobra. I... Dobrze? Słuchaj, co chodzi? Idziemy? To ja krzesło biorę na górę.